Czy się spotkacie? Witam serdecznie na wróżbie z kart Lenormanda. To jest dzisiaj grupa pierwsza, Old Style Lenormand, czyli Lenormand w starym stylu. Ola oraz grupa druga, kochani, to talia tarota klasycznego, więc wybierzcie grupę. Oczywiście możecie też wybrać przedmiot, który Wam przyciąga oko. Mam dzisiaj kamień w pierwszej grupie z napisem I love you i kryształ w grupie drugiej. Także wybierzcie, ja Was witam, zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania oraz zapraszam oczywiście na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, a ja Wam odeślę od razu opcję wróżb. Czekanie 1 do 3 maksymalnie dni, także szybciutko się umówimy i zrealizujemy od razu Wasze pytania za pomocą Waszych zdjęć i dat urodzenia. Zapraszam serdecznie. I zaczynamy, czyli zaczynamy od Lenormanda. Czy się spotkacie? Czy się spotkacie? Powiedzcie, kochane karty, czy się spotkacie? W przełożeniu, kochani, kart Lenormanda mamy już gwiazdę, czyli bardzo macie dużo nadziei, że się spotkacie. Ta nadzieja jest ogromna i jest rzeczywiście szansa na spotkanie. Zobaczmy kartę pierścionek, jeździec i mężczyzna. Tak, odpowiedź jest: spotkacie się. Chodzi o związek Wasz, Waszą relację. Tutaj będzie informacja niedługo o spotkaniu. Już wiadomość do Was idzie szybkim tempem i mężczyzna napisze, wyśle tą wiadomość i chce się spotkać. Także karta gwiazdy dodatkowo mówi: tak, spotkacie się. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. To karty tarota klasycznego. Czy się spotkacie? 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 Trzy karty, jak zwykle. Ja Was oczywiście zapraszam na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale, w komentarzach i pod filmikiem. Zapraszam. Kochani, rycerz buław. Rycerz buław mówi oczywiście, że ktoś tu będzie walczył jeszcze o spotkanie. Jakiś pan w średnim wieku, który tu będzie bardzo charyzmatyczny, aktywny, no seksualnie też być może tutaj chce się spotkać. Pierwsza karta to ulala, 7. Mieczy, karta złodzieja, oszusta, kłamcy, diabeł, ulala. I 4 kielichy. No, kochani, tu coś się między Wami zepsuło, straciliście być może kontakt. Jeśli ta osoba będzie rzeczywiście pisała, chce się spotkać, to tylko tutaj myślę na jakieś seksualne sprawy, czyli przyjaźń plus, romans, afera, na nic poważnego, ponieważ ta osoba jest jakaś pełna rezygnacji, pesymizmu, sceptyzmu. Ta osoba tutaj być może zdradza, skok w bok, tylko tutaj po prostu widzę lub nie chce się wiązać w coś solidnego, stabilnego, długotrwałego, tylko po prostu powierzchownie manipuluje też Wami, manipuluje też emocjonalnie lub seksualnie. Uwaga, powiedziałabym, jest to osoba, która raczej chce tu podbojów, romansów, czegoś na zasadzie skok w bok, seksualnego, tak, powierzchownego, natomiast nic tutaj takiego stałego, także w zależności oczywiście czego chcecie, czego szukacie, uważajcie, ponieważ karta zdrady, oszustwa, uciekanie od odpowiedzialności, ucieczka od wszelkich planów, wszelkiej odpowiedzialności,
I tutaj też uważajcie, byście nie zostali po prostu oszukani. Tutaj powiedziałabym, jeśli dojdzie do spotkania, to tylko na tle seksualnym, natomiast nic z tego tutaj poważnego nie wyniknie i nie wynika z tych kart, które widzę. Do usłyszenia, kochani. I napiszcie mi w komentarzach, czekam, czy ta grupa, którą wybraliście, rezonuje z Wami. Cieszę się na Wasze komentarze. Do usłyszenia już wkrótce.